Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. Dotarliśmy już do literki C i dziś pochylimy się nad hasłem C jak cena do wartości księgowej. Jest to wskaźnik, który obrazuje, jak wiele inwestor musi zapłacić za wartość księgową, czyli wartość kapitałów własnych przypadającą na jedną akcję spółki. Wskaźnik ten tradycyjnie służy do porównań różnych spółek, przy czym należy zastrzec, że powinny one być reprezentantami jednej branży, gdyż istnieją znaczące różnice pomiędzy kształtowaniem się wartości tego wskaźnika pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. I tak spółki z typowo kapitałochłonnych branż, takich jak spółki wydobywcze czy też spółki paliwowe, będą charakteryzowane przez raczej niskie na tle na przykład spółek informatycznych czy też operujących w sektorze nowych technologii wartości wskaźnika cena do wartości księgowej. Należy także pamiętać o tym, że wskaźnik ten służy raczej do doboru inwestycji w długim terminie i generalnie przyjęło się, że im spółka posiada niższą cenę do wartości księgowej, tym w długim terminie powinna generować wyższe stopy zwrotu. Należy przy tym jednak pamiętać także o pewnej pułapce, bowiem cena do wartości księgowej na niskich poziomach, relatywnie na tle branży czy też całego rynku, może nie tylko sugerować, że spółka obecnie jest niedowartościowana i jej akcje będą w przyszłości gwałtownie rosnąć, ale również może być znakiem, że spółka przeżywa poważne tarapaty finansowe i może w długim czasie podlegać cały czas negatywnym tendencjom cenowym i w takim przypadku inwestorzy nie będą mogli liczyć na wysokie stopy zwrotu.